na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak grać multiplayer w Euro Truck Simulator 2 oraz w American Truck Simulator 2. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole z dzwoneczkiem. Dobijamy 230 subskrypcji już. Na początku przejdziemy na stronę z opisu, no i to już jest chyba właśnie standard, nie? No i widzimy taką stronkę, jakby co to w lewym górnym ogu chyba, gdzie jest moja kamerka. Nie ma nic ciekawego, więc jakby co to nie, nic. No i tak, na początek widzimy taką stronkę, no i na razie nic nie możemy zrobić. Nie da się grać tak, znaczy trzeba wejść na tą stronę, zalogować się przez Steama, trzeba mieć pełną wersję właśnie American Trucka przez Steama i nie może być to wersja skrakowana. No i na początek musimy się zarejestrować. Prawy górny róg, przycisk, zarejestrować. Możecie też mieć to w języku angielskim, ale raczej nie. I tutaj Wam się ładuje, ale już mamy to. I możecie sobie wejść do góry, język polski. No i mamy. No i tutaj klikacie Sync in Throat Steam. No i na początku musicie, aby zagrać w Truck Race NPS, sprawdź. Masz Eurotrack, musisz mieć na swoim koncie Steam. Musisz grać więcej niż 2 godziny w tej grze, właśnie American albo Eurotracku. I musicie mieć publiczne to, więc musicie sobie tutaj nawet kliknąć tu, aby sprawdzić to zrobić. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, to możecie sobie zapoznać się z artykułem. Ale jak już to wszystko zrobiliście, czyli graliście 2 godziny, macie to i sprawdziliście, że macie wszystko jako publiczne, to klikacie Sync in Throat Steam. No i otwiera Wam się właśnie strona Steam. Tutaj logujecie sobie na swoje konto, zaloguj, klikacie. No i potem, jak już to klikniecie, to jesteście sobie tutaj, ale Was nie zalogowało. Dlaczego? Napraw poniższe błędy i spróbuj ponownie. No i nie, akurat Wam się to zrobi, ale musicie mieć wszystko tutaj dobrze zrobione. No ja niestety nie mogę Wam już pomóc tutaj w dalszej części rejestracji, musicie to zrobić sami, po prostu się zarejestrować na swoje konto. Ja już mam po prostu zapisane, już mogę się zalogować. Więc jak już to zrobicie, to musicie się zalogować, w tym momencie podajecie swoje dane, którymi się po prostu rejestrowaliście. Logujemy się nie teraz do Steama, tylko właśnie do tutaj. Do Truckers MP. I te dane, którymi logowaliście się właśnie do Truckers MP, musicie je zapamiętać, bo za każdym razem jak wchodzicie w Truckersa, pewnie trzeba je podawać, no chyba, że Was zapamięta. No i w każdym momencie, kiedy będziecie chcieli grać właśnie Eurotrucka Multiplayer, też będziecie musieli podawać te dane. Więc no. No i tak, właśnie przekierowała nas już na tą stronę, jestem zalogowany. Schodzimy niżej sobie. Jesteśmy na tej stronie, schodzimy sobie niżej, scrollujemy i mamy Download Now. Klikamy Download Now, ja już mam to zrobione, więc no po prostu kliknę, ale... I jeszcze raz Download Now. Ja to zrobię, ale... Potem, znaczy pokażę Wam to, ale usunę to i tak potem. No i teraz tak, wypakowujemy oczywiście WinRarze. No i Next klikacie, akceptujecie oczywiście. Teraz wybieracie, gdzie ma Wam się zainstalować Truckers MP. Następnie wybieracie, czy chcecie ETS2, czy ATS2, możecie dwa naraz, jak chcecie. Nexta i teraz wybieracie. Jeśli zaznaczyliście tylko jedno, to macie tylko jedno do wybrania. Jeśli zaznaczyliście dwa, to macie dwa do wybrania. Zaznaczacie, gdzie macie właśnie... Zaznaczacie folder, w którym macie Euro Truck Simulator 2. Wchodzicie w ten folder i po prostu zaznaczacie Euro Truck jako aplikację, nie? No i tu już macie. No i Nextior. I teraz po prostu... Tutaj nie wiem, co wybieracie. Po prostu folder też chyba... w którym musicie zainstalować, next i tu już Wam się create a desktop icon, czyli będziecie mieli ikon na pulpicie. Klikacie next i Wam się to instaluje, ja tego nie będę robił. Otwiera Wam się takie coś, oj, to nie chcę tego. Takie coś Wam się otwiera, no i teraz wybieracie. Jeśli zrobiliście, co chcecie po prostu. Czy mieliście na Eurotrack, znaczy American Truck, czy Eurotrack. No i też możecie, tutaj jest podane, są do góry wersje, no i to jest, jeszcze Wam się teraz nie uda. To macie tutaj wersję ATS, jaka musi być wersja i ETS, jaka musi być wersja. Tutaj Wam to też wyskoczy, trzeba będzie coś pobrać, więc wchodzicie sobie w Steama, żeby te wersje ustawić. Waszą grę. No
i teraz tak. Właściwości. Beta. No i wybieracie właśnie tą wersję. Tu obecnie mam taką wersję i ta wersja właśnie działa do tego multiplayera. Ale wy musicie dać taką wersję, która wam tutaj jest podana właśnie. No i tak. Dobra, mordeczki, okazało się, że po prostu mam złą wersję, bo tu jest inna wersja, dlatego ja już pobieram sobie wersję. Ale już to wam po prostu wytłumaczę. Wchodzicie sobie launch, otwiera wam się normalnie. ETS, ATS, obojętnie. No i tak. Następnie musicie zalogować się, wyświetla wam się okienko. Zalogujecie się na swoje konto Trackers MP. No i po prostu wybieracie sobie serwer, na którym chcecie grać i konto. I to tyle po prostu. Potem już normalnie możecie sobie grać, więc dziękuję za oglądanie. Jeśli film się spodobał, zostawcie łapę w górę i subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Cześć!